Hejka, dzisiaj jesteśmy na rewirach typowo sosnowych, w takim lesie, w takim terenie dość trudnym, bo bardzo mocno poprzecinanym kanałami. Chciałem wam pokazać, co nam dzisiaj dał las. Jesteśmy tu we dwójkę. Tam stoi w młodniku mój synek Artur. Nie wiem, czy go widać. A my idziemy teraz takim młodnikiem, sosenką, czwórką. I zobaczcie, co tu leży. Co tu leży, jaka niespodzianka. Jeszcze chwila, bo jesteśmy pewną odległość od tego. Myśmy to już znaleźli, ale chcę wam pokazać, jak to było zakamuflowane i jak ciężko było to znaleźć. Ale ponieważ mój syn jest młodym człowiekiem, ma doskonały wzrok. Artur, pokaż, gdzie to jest. Pokaż. Pokaż, jak to wygląda sprawa. Co mój syn znalazł. Bystre oko po prostu. Popatrzcie się. Jakie znalezisko. No, co to jest, Artek? Oczniak? To jest oczniak, tak. Czyj oczniak? Jelenia. Jelenia. Zgubiony, czy co? No nie, złamany. Nie, złamany, pokaż końcówkę. Złamany jest. Czyli to jest pewno już leży jakiś czas, chociaż nie wiadomo, bo nie wiadomo no, jak dawno. Chociaż oczniak jest w sumie niemały. Nie jest mały, nie. A ciekawe, czy to jest oczniak, czy to może jest coś innego. Tu już zaczyna się, pokaż od środka, tu już zaczyna się lekko chyba psuć od środka. Nie wiem, czy to widać, pewno nie będzie widać. W każdym razie znaleziskach na początek sezonu jest fajne. Miała być rosocha, a jest złamany oczniak. Las coś dał dzisiaj. Czasami las zabiera, czasami oddaje albo daje coś nowego. Także dzisiejszy dzień na plus, mimo że pogoda jest parszywa. Leje, pada śnieg, śnieg z deszczem, wieje, ale zawsze las jest ten sam piękny. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia następnym razem. Kurde, ty się